Robimy zapiekanki z leśnych grzybów. Mamy tu kilka borowików, cegrastoporych, koźlarzy różnych. Także będziemy się zaraz za nie zabierać. Właśnie obieram, kroję i będziemy robić dalej. Będę pokazywał co po kolei. Zobaczcie, jak cegrastopory pięknie zmienia barwy przy krojeniu. Kroję go raczej cienko, bo on jest twardszy niż koźlarze, więc będzie troszkę szybciej dochodził, jak będzie cień pokrojony. Tylko obczyszczone. Zobaczcie, jakie piękne. Trzon przekroję na 4 części. Żeby się mi łatwiej go obcinało. Będzie sporo tego, ale to nic. Co zostanie, to się zamrozi. Także się nie ma co martwić, że wyjdzie nam tego więcej. Już myśleliście, że już nic nie pokażę, a tu jeszcze się staram. Zobaczcie, jak pięknie zmienia szybko barwy. O. Tego może wezmę na dyseczkę. O. Cebulkę przestawimy. Będzie mi łatwiej kroić. Także będą niezłe zapiekanki. Jak przekroimy jeszcze. To, że ściemniało, się nie ma co martwić. Tak zawsze ciemnieją borowiki ceglastopore. A teraz te najeści są pięknie wybarwione, naprawdę. Są fajne, bo są twardsze. Nie są takie miękkie właśnie jak koźlarze. Dlatego, szczerze powiedziawszy, bardziej je lubię. A możemy je zbierać już od maja. Spokojnie od maja już można zbierać. Zobaczcie tam na moim filmiku, kiedy pierwsze borowiki ceglastopore pokazywałem. Pokazywałem w maju. Także jeszcze tutaj robimy cięcie. No to będzie na tyle, a potem pokażemy jeszcze potem, jak będziemy robić. No i grzybki smażymy na cebulką wcześniej podduszoną na masełku. Przyprawy według uznania. Sól, pieprz, co tam chcecie powrzucać, to powrzucajcie. Tak jak zawsze robicie grzyby. Jak widzicie, te ceglastopory już nie są takie strasznie ciemne po obróbce termicznej, ale zostawię je tutaj. Dosypałem już im przypraw i będę teraz jeszcze chwilę je dusił. A tutaj mamy żurek też z grzybami suszonymi. Pewnie też ty też lubicie. O, pokażę. Przygotowane. Mamy bułki przekrojone, posmarowane. Na dół dałem pod lędwicę, ale to jest każdy według swojego uznania. Przekładamy je po prostu grzybami leśnymi. Można użyć dobrowolnych grzybów, to nie jest powiedziane. Ja używam tych, które mam. W zimie też używam boczniaków. Naprawdę to nie ma dla mnie znaczenia. Płomienic. Co trafię, to ładuję na zapiekanki, jak mam ochotę. Więc niektórzy mają zapasteryzowane, więc mogą sobie zimą takie odmrozić i w ten sam sposób zrobić.
Tutaj macie akurat, zaraz będę pokazywał troszkę, jak będę już je poukładam, co dam następne. I teraz jeszcze, już tu Wam pokazuję, co położyłem. A no, mianowicie takie zielone pomidory marynowane. Zobaczcie, cebulka surowa, cienko pokrojona w piórka i, te pomidorki zielone. To zaraz będziemy posypywać serem. I na to mamy położony ser i cieniutkie plasterki boczku na samą górę. I to wszystko będzie lądowało zaraz w piekarniku. Ale kombinacje możecie robić sami, jakie sobie żywnie chcecie. Do piekarnika wrzucamy, ustawione gdzieś koło 220, wrzucamy te zapiekanki, sam ser też jest i zamykamy i czekamy. I mamy już gotowe zapiekanki, można ładować i jeść. Polecam wszystkim, smacznego życzę sobie też i Wam oczywiście tak samo. Pozdrawiam.